Bonjour les familles. Comment ça va? Tout va bien, j'espère que oui. Chez moi, un peu de mal parce que je dormir mal parce que j'ai beaucoup de réfléchis. Voilà. Mais ça va. Широка пляжа. Моє улюблене місце. Може, пясок простих таких. Не як на Хелю. Але приємне місце. Люблю є. Бачу, йде цілий час. Так широка пляжа є. Поранок. 13. Дійсяй. 13 марця. Tego roku i poraneczek wczesny jeszcze, chociaż słońce już wysoko i specjalnie dla was oczywiście raport piasku już był, jest jaki jest, ale ciepły raport nieba, marzenie, ani jednego obłoczka, ani kłębiaczka. Nic. Raport wody. Oczywiście. No i w tej chwili doszedłem do plaży. Wiatru jest zero. Nic. Dlatego może jest jak jezioro. A temperatura. Pierwszy raz chodzę. No nie. Jest zimna woda, po prostu, no ale 13 marca, znaczy wejść można, nóżkami brodzić, ale kąpiel tylko w piance. Rzeźko. Plaża szeroka, kogo nie ma póki co. Lubię to miejsce. Dawno nie nadawałem. Wynika to z różnych przyczyn, o których nie będę mówił publicznie. Zimna woda, znowu słońce. To jeden z tych czynników, które wpływają kojąco. Siódmy rok, od kiedy zawitałam na ziemi hiszpańskiej. W pierwszych dwóch latach nastąpiło jej przedawkowanie. Niekończące się imprezy. Plażing, smażing, eskapady na Gibraltar, do Grenady, Kordoby, Sewilli, Kadyksu i lokalnych wiosek. Sącząca się sangria i tinto de verano, zapach kopcących się sardynek i smażonych boqueronas. Upalne lata, przyjemne zimy. Wszystko fajnie, tylko nawet jak się mieszka w raju, to po jakimś czasie zaczyna on powszednieć. Kiedyś na widok palm czy odgłosu papuszki siedzącej zdychałaś z podziwem. Po 7 latach wszystko bierzesz za pewnik. Zaczynasz zauważać, że głównym tematem konwersacji zwykłych Hiszpanów jest pogoda i to, co zjedli na obiad. Restauracje hiszpańskie prawie w całej Andaluzji proponują ci te same pyszne, ale niezbyt urozmaicone potrawy. Sól, pieprz, cytryna i oliwa z oliwek. Sosów i egzotycznych smaków musisz szukać w zagranicznych restauracjach. Coronita z oliwkami nadal smakuje jak pierwszego dnia. Ale zaczynasz tęsknić za niedzielnym schabowym u babci. Tutaj wszystko toczy się powoli. Nikt nie śpieszy się do pracy, do lekarza czy do urzędu.
Przychodzisz spóźnionym 10 minut na wizytę z językiem na brodzie zgodnie z polską tradycją, a i tak każą ci wszędzie czekać kolejne 40 minut i kolejny raz zdajesz sobie sprawę, że to głupie stresować się spóźnieniem krótszym niż godzina. Bary i restauracje latem czy zimą są pełne. Wbrew pozorom, Hiszpanie nie są tak głośni i temperamentni jak Włosi, ale obiad z 7-osobową rodziną hiszpańską sprawia, że chcesz po 2 godzinach uciekać, gdzie pieprz rośnie. Z drugiej strony, tutaj nikt się nie obraża za głupie żarty, nikt nie patrzy, czy masz 10 kg za dużo, jak ubierasz się i skąd jesteś. Lokalna sklepowa wie o twojej rodzinie wszystko, bo twoje dziecko rozmawia z nią jak ze starszą koleżanką. W aptece sprzedadzą ci leki nawet jak zapomniałaś recepty. W restauracji, jak zapomniałaś karty, to mówią ci na spokojnie, że możesz przyjść jutro. Nie ma napięcia z powodu błahostek. Nie ma bezsensownych kłótni. Wszyscy są dla siebie mili. Jak się wkurzą, to wyrzucą to z siebie w danym momencie, a po chwili wracają do tej samej rzeczywistości sprzed minuty. Siesta. Siesta jest czasem świętym. Między 14.30 a 17.00 panuje taka sama zasada jak u nas po 22.00. Nie dzwoni się do ludzi, ani się ich nie odwiedza w tym czasie. Wszystko cichnie. Większość sklepów zamyka się. Na ulicy o tej porze można zazwyczaj spotkać tylko obcokrajowców. Do restauracji czy barów wszyscy chodzą z dziećmi. Nikogo nie dziwi, że rodzice popijają w tym czasie San Miguela. Nikt się nie upija, nie ma awantur ani burt. Jest bezpiecznie, przyjaźnie, rodzinnie, ciepło, wesoło. Do popularnego programu telewizyjnego w Andaluzji, kojarzącego ze sobą przede wszystkim wdowy i wdowców oraz rozwodników i samotnych, zgłaszają się często osoby po 70, które raz jeszcze pragną się zakochać albo spędzić czas u boku drugiej osoby, tańcząc salsę, wychodząc na codzienną kawę czy spacer po promenadzie. Nikt nie odpowiada, już bliżej niż dalej. Stara bida, lepiej nie pytaj. Celebruje się każdą chwilę życia z uśmiechem na twarzy i dobrym słowem dla drugiej osoby. To wszystko brzmi bardzo idealnie, co nie oznacza, że tutaj ludzie nie mają problemów jak gdzie indziej. Tutaj też są choroby, rozstania, ubóstwo i czasami deszcz, ale wydaje się, że tym, co różni Hiszpanów od innych nacji, to to, że oni to wszystko przyjmują jakby z większym luzem, dystansem. Może dlatego żyją mimo wszystko dłużej w porównaniu do reszty świata? W ciągu tych 7 lat miałam co najmniej 10 razy ochotę uciec stąd i zacząć wszystko od nowa, w nowym miejscu. Jednak po jakimś czasie zawsze przychodzi opamiętanie i uzmysłowienie, że tak naprawdę to wszędzie dobrze, ale jak na razie tutaj mi najlepiej. Stoję trochę w głąb za palmami. Są pojedyncze takie budynki, ale jest luz. A jeszcze o poranku to już w ogóle jeden człowiek tam. I to wszystko.
Okej, pozdrawiam. Trzymajcie się. I do następnego. To tylko tyle dzisiaj. Pa, pa. Alo. La prochaine fois, et j'espère tout va bien.